Siema, jesteśmy na gali Fame 15, z nami Arkadiusz Tańcula, cześć! Cześć, dzień dobry, siemanko, cześć! Pewnie potwornie zmęczony, ale i potwornie szczęśliwy. Nie, jakoś bardzo zmęczony nie jestem, butla tlenu nie była potrzebna. Odrobiłem lekcję, to była moja największa ujma, że nigdy nie miałem tlenu i najbardziej bolały mnie komentarze zawsze, będzie butla, wychodzisz z butlą, bierzesz butlę. I myślę, że udowodniłem wreszcie wszystkim, że butla mi już nie jest potrzebna i mógłbym zrobić, dobra nie kozacze, że mógłbym zrobić jeszcze jedną, ale przygotowywałem się na jeszcze jedną. Robiłem tyle sparingów, kurwa naprawdę, wiesz, normalni ludzie mówili, że nawet niektórzy mówili, to za dużo robisz tych sparingów, nie powinno się tyle robić, ale my z trenerem zobaczyliśmy w tym jakiś, wiesz, sposób, że rzeczywiście czym więcej ich robię, tym jestem w nich luźniejszy. I widzisz, to sobie luźniutko, pierwsza walka była nudna, nie? Potem, wiesz, Nudna, nie nudna. No tam oszczędzałem, żeby, wiesz... Nowe badanie, wiadomo. Badanie, no ale nie byliśmy w stanie zagrozić ani jeden, ani drugi, tak naprawdę tyle. Świetny rekord z rodziną Murańskich, 4-0. W ogóle świetny mam rekord, stary, mam 8 walk, z czego 7 wygranych. Bo pięknie. Chyba jeden z lepszych, jeden z lepszych rekordów w Fame i myślę, że zasłużyłem na tą walkę o pas wreszcie. Muszę zadać Ci to pytanie, jakie to uczucie pokonać dwukrotnie Jacka Murańskiego w rzymskiej klatce, którą sam wymyślił? Wiesz co? Kurde, myślałem, że będę się bardziej cieszyć. Za pierwszym razem byłem najpierw kurwiony, bo mnie tam wkurwił, że nie dokończyli mi tej walki, tylko była przerwana. Ale potem zeszły te emocje i się cieszyłem w chuj bardziej niż teraz. To teraz jakieś, kurde, już powoli to jest just another day in the office. No, chyba tak. Zaraz po walce wymieniliście z panem Jackiem kilka słów. O czym rozmawialiście? Nie możemy o tym mówić. Powiedzieliśmy, że nie będziemy o tym rozmawiać publicznie. Teraz można powiedzieć, że topór wojenny z rodziną Murańskich jest już zakopany definitywnie. Wiemy, że jeszcze z Jackiem walka... nie. Nie. Porozmawialiśmy, parę rzeczy wyjaśniliśmy, ale nie. Ale z Mateuszem przybyliśmy piątkę, wybaczyliśmy sobie i już więcej nie będzie między nami złej krwi. Powiedział, że już nie będzie słuchał ojca. Poznałem jego dziewczynę. Powiedziałem mi, żeby go pilnowała, bo kurwa jest pierdolnięty i żeby go pilnowała, żeby mu krzywdy nikt nie zrobił. W sumie fajnie było. Nawet się przytuliliśmy na koniec tam. Mega się z tego cieszę, bo to była... Kurwa, to jednak była taka kula u nogi, która gdzieś się ciągnęła. To wiesz, ciągle gdzieś się mijaliśmy na jakichś galach, to zawsze był ten niesmak, ta zła energia. Myślę, że już teraz tego nie będzie. Wreszcie. Chociaż powiedziałem mu, że on mówi, że jeszcze chciałby jedną walkę. Mówię, stary, spoko, ale już za rok na sportowo, powygrywaj sobie, możemy się spotkać jeszcze raz. Progresujesz, więc czemu nie, ale na sportowo, już bez żadnych kurwa, wyzywania się i takich pojebanych rzeczy. No właśnie właśnie Jacek, o to mogę zdradzić, Jacek powiedział, że tym szczurowi, Matysiakowi, to nie daruj tak. Więc myślę, że tutaj będzie grubo się działo. Szykuje się walka, mimo wszystko. Że tak, no nie doszło do tej. Myślę, że publiczność jest rozczarowana, że nie doszło. Chociaż nasza pobada niego, stary, on do mnie podszedł po walce, jeszcze wokół tego nie mieliśmy. Arek, poproś swojego kolegę, żeby mi dał 10 minut i ja wychodzę. Bo miało być, że bez przerwy, nie? Kurwa, chłopie, jesteś tak rozjebany. Jest, popatrzę na niego. Kurwa, serio? Tak, Arek, serio. Poproś go o to 10 minut i wychodzę. Kurwa. No i wiemy, ostatecznie lekarze nie dopuścili, ale serducho do walki jest. No jest, łeb twardy jak skała też. Myślisz, że szalony cieszył się, że jednak do tego starcia nie dojdzie teraz? Wiesz co, nie chciał nawet, bo wiesz co by było, jakby wyszedł do takiego rozjebanego. Wygrałby, no i co, się cieszysz, wygrałeś z gościem, który był rozjebany. To byłoby słabe jednak. Trochę się cieszę, ale pewnie nie dosyć jest, bo już, mój te emocje, już poczułem to, byłem prawie przy klatce, już wyjście. No trudno. Teraz walka o pas? Trzymam za słowo Rafała. O, myślałem, że to Rafał, a to tylko mój kolega z serialu. A podobny trochę. Miały być dwie wygrane i walka o pas. Dwie wygrane są. Ja nie miałem w kontrakcie, że muszę je wygrać. A, musisz odbyć. Muszę je odbyć. To Arek, odbemnij to dla ludzi. Wiem, że tego nie chcesz robić, ale ludzie tego chcą. I potem ci dałem walkę o pas. A nie też, że odbemniłem, wygrałem obydwie. Więc myślę, że no nie będzie już gołosłowny Rafał i widzimy się w listopadzie w walce o pas. I tego ci życzymy. Dzięki wielkie. Dzięki.